Złoto i dwa brązy Mistrzostw Europy oraz brąz Mistrzostw Świata. To bilans medalowy chorzowianki Moniki Chojnisz w ostatnich dniach. 27 lutego w Urzędzie Miasta Chorzów odbyło się spotkanie z biatlonistką. Na moim przykładzie widać, że można trenować i można poprzez mieszkanie w Chorzowie na Śląsku i trenowanie po części też tutaj w tym miejscu, pnąć się na wyżyny i spełniać swoje marzenia. A na pewno nie jest to łatwe. Trzeba dużo wysiłku i samodyscypliny, cierpliwości i na pewno dużo nieobecności poza domem jest, za tym idzie. Od władz miasta biatlonistka otrzymała laptopa. Nie jest to może wielka rzecz, ale pani Monika już faktycznie wcześniej otrzymała od nas stypendium, nagrody roczne, teraz ten medal, o którym wspominałem. Dzisiaj chcieliśmy jeszcze dodatkowo ją, że tak powiem, uhonorować tym laptopem, który otrzymała od miasta. No chociażby po to, żeby właśnie miała łączność z miastem, łączność z rodzicami i śledziła strony internetowe naszych portali, chociaż Com.tv, chorzowianin.pl i stronę Urzędu Miasta. Jak mówi prezydent miasta Andrzej Kotala, sukcesy Moniki Chojnisz to doskonała promocja Chorzowa. Niesamowita promocja miasta, takie sukcesy, jakimi nas obdarzyła pani Monika Chojnisz, niewątpliwie zdarzają się często. To są decyzje, tak powiedzmy, mało popularne, prawda, ale to też chyba poprzez media, bo media też jak gdyby nie kreują tych dyscyplin sportowych. To jak to się okazało, tak to się stało chociażby ze skokami narciarskimi po sukcesach Małysza, czy też z biegami narciarskimi po sukcesach Justyny Kowalczyk. Mam nadzieję, że właśnie po takich sukcesach również i tą dyscypliną będą zainteresowani, będziemy mieli okazję ją oglądać w telewizji. Biatlonistka przygotowuje się do kolejnych zawodów, bowiem 3 marca wylatuje z Krakowa na Puchar Świata w Soczi.